Dzień dobry Państwu. Dzisiaj rozmawialiśmy, jak sami Państwo widzicie w tym gronie, przede wszystkim o nauce, o szkolnictwie, o połączeniu tych działań, które dwa resorty przede wszystkim, resort pani minister Zalewskiej, resort edukacji i resort pana premiera Gowina, resort nauki szkolnictwa wyższego podejmują i będą podejmowały w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach, reformując nie tylko polską szkołę, ale również szkolnictwo wyższe, ale przede wszystkim w trosce o to, ażeby przygotowanie młodych ludzi, wykształcenie było dostosowane do tych potrzeb, które są i w gospodarce, na rynku pracy i też dające szanse na rozwój, na kształcenie i na kariery, kolejne kariery tych pokoleń młodych Polaków, którzy będą absolwentami zarówno szkół zawodowych, które będą teraz nazywały się szkołami branżowymi, szkół państwowych, szkół zawodowych i uczelni wyższych. Rozmawialiśmy przede wszystkim dzisiaj właśnie o tym, co zrobić, aby edukacja, aby wychowanie, szkolnictwo wyższe dawało szansę dla każdego młodego Polaka, ale też, żeby przyczyniało się do rozwoju naszego kraju. To, o czym mówimy w planie odpowiedzialnego rozwoju, naszym sztandarowym programie gospodarczym. Pani minister Zalewska ma przed sobą w tym roku zadanie niezwykle ważne, ale ten etap legislacyjny, proceduralny, czyli przygotowania i przeprowadzenia przez parlament ustaw dotyczących zmian w systemie oświaty już za nią. W tej chwili system, reforma oświaty jest wdrażana i to jest to zadanie najważniejsze, które stoi przed panią minister Zalewską w tym roku. To jest dobrze przygotowana reforma. Jeszcze raz chcę to bardzo mocno podkreślić. To jest dobrze przygotowana i przemyślana reforma, jest wprowadzana w życie zgodnie z założonym harmonogramem. Wszystko przebiega tak, jak zostało zaplanowane. Jest oczywiście konieczna współpraca różnych środowisk, które będą teraz tę reformę wdrażały, a więc środowiska oświatowego, samorządowego i przy współudziale z kuratorami pod nadzorem Ministerstwa Edukacji przeprowadzenie tej reformy w taki sposób, ażeby każdy z rodziców, każdy rodzic i również każdy nauczyciel i samorządowcy mieli poczucie tego, że ta reforma jest dla nich bezpieczna. I tak się stanie. Jeżeli będzie współpraca, tak się stanie. W tej chwili pani minister Zalewska razem ze swoim zespołem podjęła działania, przede wszystkim informacyjne, komunikacyjne. Oczywiście przygotowuje wszystkie te rozporządzenia, projekty legislacyjne, które jeszcze jako minister edukacji musi w najbliższych tygodniach wydać, ale ten etap już wszedł rzeczywiście w ten, przede wszystkim ten proces mocnego wdrażania już w samorządach tej reformy. Dobra reforma, potrzebna reforma, przyjazna dzieciom, przyjazna polskiej szkole, dbająca o to, żeby nauczyciele mieli pracę i również wychodząca naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy przede wszystkim chcą, ażeby szkoła była bezpieczna dla ich dzieci, aby była szkołą, w której one zdobywają dobre wykształcenie i dobre i również są pod dobrą opieką. Taki jest cel tej reformy. Jest szeroko konsultowana cały czas, ale ten dialog i te konsultacje były przeprowadzane. Mówię o tym jeszcze raz i podkreślam to każdorazowo, kiedy mówię na temat reformy oświaty, ponieważ chcę, żeby wreszcie pokazać Państwu, że ten proces przygotowania reformy oświaty i wdrażania jej jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie profesjonalnym. Ja rozumiem, że są różnego rodzaju krytyki, obawy i stąd pewnie rodziły się też te nieprzychylne głosy, które się pojawiały wokół tej reformy, ale ten etap mamy już za sobą i teraz wszyscy powinniśmy zadbać o to, ażeby polska szkoła dostała tę nową szansę, która od 1 września 2017 roku przed nią stoi. To jest zadanie pani minister Zalewskiej, które w tym roku będzie realizować.
Pan premier Jarosław Gowin zadeklarował, że jesienią tego roku zostanie przedłożony nowy, bardzo ważny projekt ustawy o szkolnictwie wyższym. On wprowadza zmiany, które są potrzebne polskiej nauce, ale również to jest projekt wychodzący naprzeciw tym zmianom, które dzieją się już właśnie w oświacie, ponieważ my system oświaty w Polsce traktujemy właśnie jako całość. Od momentu, kiedy dziecko trafia do systemu szkolnego, potem przez kolejne etapy jego kształcenia i wreszcie młody człowiek trafiający do systemu szkolnictwa wyższego. Chcemy, ażeby na każdym z tych etapów ten rozwój młodego człowieka był pełny, był jak najbardziej odpowiadający jego oczekiwaniom, jego preferencjom i też dający mu w przyszłości szansę na znalezienie dobrej pracy i realizacji swoich ambicji i swoich marzeń. Dużo dzieje się już w szkolnictwie wyższym. Pan premier Gowin podjął działania w ubiegłym roku, które przygotowywały do tych zmian. Pewne rozwiązania zostały już wprowadzone do systemu oświaty, ale ważną rzeczą jest również i to, o czym rozmawialiśmy, mówiliśmy wielokrotnie, pojawiają się obawy przy okazji dyskusji o zmianach w systemie szkolnictwa wyższego, o przyszłość państwowych wyższych szkół zawodowych. I tutaj mam zapewnienie ze strony pana premiera Gowina, że przyszłość tych szkół jest również planowana i będą one miały szansę i będą się rozwijały, co jest ważne dla tych środowisk lokalnych, dla których te placówki bardzo często stanowią tą najważniejszą instytucję, która na ich terenie funkcjonuje. I wreszcie sport i turystyka. Tutaj dużo dobrego zadziało się w 2016 roku. W tym roku będą realizowane te programy, które już zostały uruchomione. Pan minister Bańka będzie mówił o tym szczegółowo. Przygotował również projekty ustaw, nad którymi rząd będzie pracował. Ten najważniejszy projekt ustawy, który już jest zmieniający strukturę związków sportowych, jest już w tej chwili w pracach rządowych i on niedługo będzie przez nas przyjęty do realizacji. Po przyjęciu i po podpisaniu przez pana prezydenta. Natomiast kolejną rzeczą, o której chciałabym tutaj wspomnieć, to turystyka. Rok 2017 to będzie rok turystyki, duże zmiany, promocja polskiej turystyki, turystyka ważna gałąź polskiej gospodarki, a więc również to jest ten element planu odpowiedzialnego rozwoju i polska turystyka, która dzięki zmianom ustawowym, zmianom organizacyjnym, zmianom strukturalnym Polskiej Agencji Turystycznej będzie miała w tej chwili nową, zupełnie niepowtarzalną szansę. Rok 2017, jeszcze raz chcę podkreślić, Ministerstwo Sportu i Turystyki traktuje jako rok turystyki. To jest ten priorytet, który przed sobą stawia pan minister Bańka. Jeżeli państwo będziecie mieli pytania, oczywiście będziemy na nie odpowiadać, ale pozwólcie, że w tej chwili oddam głos już państwu ministrom, którzy szczegółowo powiedzą o planach swoich resortów. Bardzo dziękujemy pani premier, a teraz o zabranie głosu bardzo proszę pana wicepremiera Jarosława Gowina. Pani premier, szanowni państwo, w 2016 roku najważniejsze działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego to po pierwsze ustawa deregulacyjna, która zaczyna ograniczać skalę biurokracji na uczelniach. To jest proces, który będzie kontynuowany. Po drugie, ustawa o innowacyjności budująca pomost pomiędzy polską nauką a polską gospodarką. Ta ustawa, która, wierzę w to, stworzy taki naukowy fundament dla planu odpowiedzialnego rozwoju. Po trzecie, to jest nowy algorytm finansowy, nowe zasady finansowania uczelni. Odchodzimy od premiowania masowości. Ta masowość i towarzyszące jej obniżenie poziomu to była główna przyczyna, dla której polskie uczelnie od szeregu lat w światowych rankingach obniżały pozycje. Teraz nacisk kładziemy już nie na ogólną liczbę, nie na masę studentów, tylko na jakość kształcenia i jakość badań naukowych. Muszę powiedzieć, że mimo tego, że spodziewałem się
dużego oporu ze strony uczelni przed tak głęboką zmianą, to została ona przyjęta przez środowisko akademickie ze zrozumieniem, a nawet powiem, że w dużej mierze z poparciem. W 2016 roku rozpoczęliśmy też pracę nad tym, o czym wspomniała pani premier, nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym. Ta obecna była nowelizowana tyle razy, że jest już w wielu fragmentach nieczytelna. Jest powszechne przekonanie w świecie akademickim, że potrzebujemy nowej ustawy, ale ta nowa ustawa nie powstaje na biurkach ministrów czy urzędników ministerialnych, tylko powstaje w dialogu ze środowiskiem akademickim. Ogłosiłem konkurs, w którym wyłoniliśmy 3 zespoły. Te zespoły do końca stycznia, a więc lada dzień, przedstawią 3 konkurencyjne koncepcje w ustawy. Równolegle do ich prac toczą się debaty, konferencje, które poprzedzają Narodowy Kongres Nauki. Narodowy Kongres Nauki odbędzie się we wrześniu 2017 roku w Krakowie. Tam przedstawię projekt ustawy, która będzie już szeroko wydyskutowana ze środowiskiem akademickim. Nie czekając na nową ustawę, podejmujemy też szereg innych działań. Przede wszystkim realizujemy coś, co było od dawna formułowanym postulatem środowiska naukowego. W 2017 roku powołamy do życia Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, a więc instytucję, która będzie odpowiedzialna za stworzenie takiego systemu współpracy naukowej. Chodzi o system stypendialny dla polskich studentów i naukowców, ale też chodzi o to, i to drugie jest chyba w tej chwili nawet jeszcze ważniejsze, żeby rozpocząć proces ściągania na polskie uczelnie zdolnych studentów zagranicznych i wybitnych naukowców z zagranicy. Nie ukrywam, że dla mnie jednym z priorytetów funkcjonowania tej agencji będzie ściągnięcie do Polski z powrotem jak najliczniejszej rzeszy wybitnie zdolnych młodych naukowców, którzy wyemigrowali, są rozsiani na uniwersytetach całego świata. Wspomniałem przed chwilą o planie odpowiedzialnego rozwoju. Zapleczem dla planu premiera Morawieckiego powinny być zreformowane instytuty badawcze. Dlatego też lada moment przedstawimy projekt powołania Narodowego Instytutu Technologicznego. Chcemy powiązać obecnie rozproszone instytuty badawcze w coś w rodzaju sieci kompetencji. Nie wyważamy tutaj otwartych drzwi, wzorujemy się na dobrych rozwiązaniach, zwłaszcza na tym niemieckim znakomitym wzorze, czyli Instytucie Fraunhofera. Jestem przekonany, że instytuty badawcze wtedy, kiedy będą zreformowane, kiedy ich potencjał naukowy zostanie odpowiednio wykorzystany, naprawdę mogą być tym naukowym fundamentem dla planu premiera Morawieckiego. Kończymy też pracę nad drugą ustawą o innowacyjności. Ta ustawa przede wszystkim podniesie poziom ulg na badania i rozwój. Dzisiaj jest tak, od 1 stycznia, dzięki pierwszej ustawie, że 50% kosztów przeznaczonych na badania i rozwój przedsiębiorca może odpisać sobie od podatku. Mam nadzieję, że od 1 stycznia 2018 roku każdą złotówkę przeznaczoną na badania i rozwój przedsiębiorca będzie mógł od podatku odpisać. Nauka to nie są tylko wielkie uczelnie, to nie jest tylko współpraca z gospodarką. Nauka ma swoją społeczną odpowiedzialność. W roku 2016 rozpoczęliśmy cały szereg działań popularyzujących naukę. Mam na myśli system grantowy dla uniwersytetów trzeciego wieku, system grantowy dla uniwersytetów dla dzieci. Po Polsce jeżdżą naukobusy, a więc busy wyposażone w mobilne laboratoria naukowe. W tych laboratoriach przeszkoleni przez Centrum Nauki Kopernik animatorzy prowadzą zajęcia naukowe, proste eksperymenty naukowe z dziećmi. Chcemy ten proces rozszerzać na stulecie odzyskania niepodległości. Chciałbym rozpocząć program budowy czegoś w rodzaju 100 mini-centrów nauki Kopernik. Chcemy, żeby takie centra pojawiły się już nie tylko w tych największych polskich metropoliach, ale także w miastach powiatowych. Jestem przekonany, że dzięki temu polskie społeczeństwo dużo lepiej będzie rozumiało wagę osiągnięć naukowych, a wśród dzieci i młodzieży, które będą korzystały z tych centrów wiedzy, znajdzie się wielu przyszłych, wybitnych
naukowców. Chcę powiedzieć, proszę Państwa, że polskie uczelnie, instytuty badawcze muszą przejść głębokie zmiany. Nie możemy zadowalać się tym, co jest teraz, nie możemy zadowalać się średnim poziomem, także w nauce. Polska wpadła w pułapkę średniej jakości. Stać nas na dużo więcej dzięki tym zmianom, które planuję. Jestem przekonany, że polscy naukowcy, polskie uczelnie zaczną nadrabiać dystans dzielący ich od najlepszych ośrodków akademickich świata. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, panie ministrze. A teraz o zabranie głosu bardzo proszę panią minister Annę Zalewską. Pani premier, szanowni państwo, za Ministerstwem Edukacji Narodowej intensywny, pracowity rok. Przed nami kolejny i kolejne trzy. Zaczęliśmy w grudniu 2015 roku ustawą o tak zwanym sześciolatku. Rodzice odzyskali prawo do decydowania, czy sześcio, czy siedmiolatek uczy się w szkole czy przedszkolu. 80% rodziców zdecydowało, że sześciolatek uczy się w przedszkolu. A my dotrzymaliśmy słowa. 1,5 miliarda w tym roku od 1 stycznia dedykowanych pieniędzy na zadanie własne gminy i samorządu, czyli na sześciolatka w przedszkolu. Jednocześnie podjęliśmy ustawowe rozwiązania, które po pierwsze zlikwidowały obowiązkowe darmowe godziny, spowodowały i zmodyfikowały nową komisję dyscyplinarną dla nauczycieli. Wprowadzono bardzo szczelny rejestr nauczycieli karanych, tak żeby nie trafiały te osoby do środowiska. Jednocześnie wprowadziliśmy wzmocniony nadzór pedagogiczny, co zaskutkowało odpowiedzialnością za wspólnie prowadzone szkoły. Wprowadziliśmy mechanizm odwoływania się od wyników matury, od decyzji okręgowej komisji egzaminacyjnej. Poznamy jego skutki w maju tego roku, bo w tamtym roku maturzyści już mogli skorzystać ze swoich telefonów. Nie przepisywać, ale po prostu zrobić zdjęcie swojej pracy w okręgowej komisji egzaminacyjnej. Jednocześnie zlikwidowaliśmy test po szóstej klasie. Przeprowadziliśmy debatę ogólnopolską, która skończyła się 27 czerwca pokazaniem założeń do prawa oświatowego i zgodnie z umową 15 września pokazaliśmy prawo oświatowe. Prawo oświatowe, z którego wynika jednoznacznie, że zależy nam na bezpieczeństwie, w tym cyberbezpieczeństwie. Jesteśmy jednym z nielicznych krajów na świecie, które w swoich zadaniach ma cyberbezpieczeństwo wpisane. Mówimy o wychowaniu, o dążeniu do jednozmianowości, do małych klas. Wzmocniliśmy rolę związków zawodowych, rolę rodziców, rolę kuratorów. Pokazaliśmy 4-letnie liceum, branżową szkołę, szkołę podstawową na miarę XXI wieku. Docelowo za 2 lata z szerokopasmowym internetem, bo zaledwie 15% szkół w tej chwili ma szerokopasmowy internet. Pokazaliśmy rozwiązania finansowe, jesteśmy na to gotowi. Wzmocnimy programami, które doprowadzą do tego, że w ciągu 2 lat w każdej klasie będzie tablica multimedialna, tak żeby na co dzień wykorzystywać umiejętności posługiwania się internetem. Jednocześnie zadbaliśmy o finansowanie. Wspomniane 1,5 miliarda dla sześciolatka w przedszkolu na zadanie własne gminy. 418 milionów na waloryzację pensji nauczycieli. 900 milionów wprost na przekształcenia i 170 milionów rezerwy budżetowej, która również będzie na te przekształcenia odpowiadać. 129 milionów na podręczniki. Chcę przypomnieć i utrwalić tę informację, ponieważ ostatnio zdarzały się pytania, które sugerowałyby, że pojawiła się fałszywa informacja. Wszystkie podręczniki będą darmowe. Dotacja została utrzymana dla wszystkich roczników. Jednocześnie w 2017 roku to, co najważniejsze, to spokojne, przy pełnej współpracy z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami i samorządowcami wdrożenie reformy. Mamy powołany zespół do spraw wdrożenia reformy z koordynatorem ministrem Kopciem. Pan prezydent powołał koordynatora, współpracujemy z koordynatorem profesorem Waśko.
W piątek, w ubiegłym tygodniu, każdy kurator w kuratorium razem z wojewodą pokazywał zespół, który jest do dyspozycji każdego rodzica, każdego nauczyciela i dyrektora. Zresztą od 16 września na prośbę pani premier wojewodowie, kuratorzy, wizytatorzy odbyli 1500 spotkań, które pokazywały, czym jest prawo oświatowe, jednocześnie diagnozowały sytuację, pokazywały, w jaki sposób należy wspierać rodziców, nauczycieli i dyrektorów. Jednocześnie na prośbę samorządowców przygotowaliśmy specuchwałę. Ona jest na naszej stronie, bo przypominam, że mamy ważną datę. Do 31 marca każdy samorząd podejmie jedną uchwałę, w której pokaże sieć szkół, w której dokona przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową, w liceum ogólnokształcącą, w szkołę branżową czy technikum. Jednocześnie jesteśmy do dyspozycji jako ministerstwo, mamy nie tylko stronę internetową, mamy maile, mamy pytania, mamy telefony. Odpowiadamy na każdą wątpliwość. Mamy przygotowane narzędzia informatyczne, które na podstawie systemu informacji oświatowej wspierają samorządy w liczeniu. W tej chwili jesteśmy po setkach zapytań i rzeczywiście możemy powiedzieć, że ten system działa. Mamy gotowe, nowoczesne podstawy programowe. Przypominam, w klasie 1-3 podstawy programowania i gra w szachy jako wzmocnienie matematyki. Dyskusje dosyć głośne były na bieżąco dyskusjami, gdzie odpowiadaliśmy sobie na różnego rodzaju zastrzeżenia. Ale na przykład w przestrzeni medialnej słyszeliście Państwo różne opinie. Dlatego dzisiaj już zapraszamy na konferencję do Ministerstwa Edukacji 2 lutego, gdzie odniesiemy się do wszystkich kwestii. Ale choćby na przykład Darwin, proszę Państwa, jak był, tak był i jest. Przez moment z podstawy programowej nie zniknął. Jednocześnie jesteśmy w stałym kontakcie z wydawnictwami, wszystkie terminy dotrzymujemy, podręczniki będą gotowe. Przypominamy również Państwu, że są to podręczniki dedykowane do klasy 1, 4 i 7. Wszystkie pozostałe pozostają bez zmian. Jednocześnie przygotowujemy nauczycieli z wrażliwych roczników, czyli 1, 4, 7 i do końca czerwca zostaną oni przeszkoleni z nowej podstawy programowej. Zrobi to przede wszystkim Ośrodek Rozwoju Edukacji. Stawiamy bardzo mocno na branżową szkołę. W tamtym tygodniu podpisaliśmy razem ze specjalnymi strefami tak zwaną deklarację wałbrzyską, która pokazuje cel, do którego będziemy dążyć. Będziemy dążyć, proszę Państwa, do Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej. Ładnie się nazywa FREZ. Pokażemy go Państwu pod koniec tego roku. Będzie ten fundusz po prostu wsparciem do subwencji oświatowej, do systemu finansowania szkolnictwa zawodowego, który będzie dedykowany od pracodawców, od spółek Skarbu Państwa, od specjalnych stref ekonomicznych. Tak funkcjonuje szkolnictwo zawodowe na całym świecie. To szkolnictwo zawodowe, które dzieje się u pracodawcy. W tej chwili już branżowa szkoła, dlatego chcieliśmy, żeby rozpocząć ten 5-letni proces, żeby zaczął się od września 2017 roku. Już w tej chwili dotrzymaliśmy słowa danego 24 czerwca w Wałbrzychu razem z panem premierem Morawieckim. Podstawy programowe nie piszemy 2 lata, piszemy 2 miesiące razem z pracodawcami. Jednocześnie uruchomiliśmy branżową linię. Polega ona na tym, że ministerstwa pracują ze sobą równolegle nad podstawami programowymi. Wprowadzamy doradztwo zawodowe, choć przed nami długa droga zbudowania doradców zawodowych do całego systemu. Jesteśmy na to przygotowani. Jednocześnie mamy do dyspozycji godziny dla dyrektora w szkołach zawodowych. Do tego domagali się pracodawcy, którzy chcieliby uczyć młodych ludzi współpracy, odpowiedzialności, tych kompetencji miękkich.
Szkoła branżowa staje się najważniejszą dla pracodawców. Są gotowi do współpracy i razem z premierem Morawieckim będziemy pracować nad stworzeniem Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej. Sami deklarujemy, bo to będzie jedna z ustaw, która pojawi się w 2017 roku, o finansowaniu oświaty, krótko mówiąc, gdzie pokażemy, że subwencja oświatowa na szkolnictwo zawodowe powinna być zróżnicowana i uzależniona od zawodu, który ma szansę na rynku. Dlatego też od 2-3 lutego w Katowicach rozpoczynamy, i tu też apel do samorządowców, analizę subwencji oświatowej. Ta subwencja oświatowa nie przystaje do polityki oświatowej rządu, nie przystaje do XXI wieku. Również będziemy się do końca marca spotykać z małymi szkołami, bo one są kluczowe, kiedy mówimy nie tylko o rozwoju edukacji, cywilizacji, ale również o uczeniu się przez całe życie. W kwietniu, zgodnie z deklaracją, którą złożyła pani premier Solidarności Nauczycielskiej, pokażemy harmonogram podwyżek dedykowanych dla nauczycieli. Chcę przypomnieć państwu, że od 2 miesięcy pracuje zespół przy Ministerstwie Edukacji, składający się ze związków zawodowych wszystkich, samorządowców wszystkich korporacji i Ministerstwa Edukacji, który pracuje nad statusem zawodowym pracowników oświaty, gdzie chcemy ten system uporządkować, a jednocześnie chcemy wskazać drogę do kolejnych podwyżek. Chcielibyśmy wskazać te podwyżki od 2018 roku. W tym roku, tak jak wcześniej powiedziałam, waloryzacja. Jednocześnie z panem premierem Gowinem od połowy lutego rozpoczynamy szybką pracę, bo chcemy państwu pokazać pod koniec czerwca budowy systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli. Mamy z tym kłopoty. Zaczęliśmy już prawem oświatowym, gdzie zauważyliśmy, że nie może być tak, że 430 placówek szkolących nauczycieli nie ma akredytacji. Rozpoczynamy akredytacjami, ale również pokazaniem finansowania i doskonalenia zawodowego, który będzie odpowiadał na zapotrzebowanie systemu, ale również na rozwój indywidualnych potrzeb nauczyciela. Nie tylko pan premier i jego ministerstwo będzie z nami współpracować, ale również rektorzy uczelni pedagogicznych, jak również, mam nadzieję, Polska Akademia Nauk, naukowcy, również nauczyciele. Chcemy też podkreślić wyraźnie, że system informacji oświatowej musi zostać zmieniony. To opinia Najwyższej Izby Kontroli. Musimy przejść ze starego do nowego systemu. W związku z tym to będzie kolejna ustawa, o której państwo będą słyszeć w 2017 roku. To intensywny rok, o którym powiedziałam. Konkretne terminy, konkretne daty, konkretne rozwiązania. Najważniejsze to być przy wdrażaniu reformy, tak żeby przebiegła spokojnie, tak żebyśmy mogli z satysfakcją powiedzieć uczniom, że robimy to dla ich przyszłości, wzmacniając ich edukację, podnosząc jakość, wprowadzając nie tylko historię, ale również nauki przyrodnicze, czy też informatykę. Tej jest aż o 70 godzin więcej w systemie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również pani minister. W dzisiejszym przeglądzie resortów brał udział również pan minister Witold Bańka. Panie ministrze, bardzo proszę o zabranie głosu. Pani premier, szanowni państwo, rok 2016, biorąc pod uwagę wyniki sportowe, ale także wskaźniki turystyczne z punktu widzenia sportu i turystyki, to był bardzo dobry czas. Wdrażaliśmy szereg projektów, programów i rozwiązań. 2016 rok to początek największego projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki, biorąc pod uwagę liczbę beneficjentów programu Klub. 2151 klubów sportowych otrzymało dofinansowanie na pracę trenera, organizację zgrupowań sportowych i sprzętu sportowego. W tym roku zwiększamy ten budżet
o 6 milionów złotych, 30 milionów złotych, tym samym liczba klubów sportowych, tych małych i średnich klubów sportowych, gdzie rozpoczyna się przygoda ze sportem wielu przyszłych gwiazd, będzie zdecydowanie większa. 2017 rok to początek największego programu zajęciowego Ministerstwa Sportu i Turystyki, programu SKS. Tutaj budżet 40 milionów złotych, już mamy zrekrutowane 14 250 grup ćwiczebnych. Pozwoli to objąć tym wsparciem ponad 350 tysięcy dzieci i młodzieży. Program polega na dofinansowaniu pracy, dodatkowych zajęć z aktywności fizycznej nauczycielom wychowania fizycznego. Ten rok to także przygotowania do wdrożenia Narodowej Bazy Talentów, nowatorskiego rozwiązania tak zwanego katalogu sprawności populacji dzieci i młodzieży. Ten rok to także zmiany w programie Lokalny Animator Sportu. Wzmacniamy animatorów pracujących na Orlikach. Wbrew temu, co na przestrzeni ostatnich miesięcy w przestrzeni medialnej pojawiało się te informacje, które pojawiały się na temat tego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie lubi bądź nie chce wspierać Orlików. Szanowni Państwo, w tym roku nastąpi wzrost wynagrodzenia dla animatorów pracujących na Orlikach. Wzrost stawki godzinowej o 27% dla tychże animatorów. Będziemy premiować te samorządy, które zatrudniają animatorów na Orlikach na podstawie umowy o pracę, a nie umowy zlecenie. Zmniejszamy liczbę godzin, likwidując tak zwane puste zajęcia. Chcemy wspierać animatorów, którzy aktywizują Orliki. Tym samym także w tym roku nastąpiła zmiana. Animatorzy pracujący na Orlikach będą również mogli korzystać z dodatkowych projektów, wcześniej wspomnianego programu Klub i programu SKS, tym samym jeszcze zwiększając swoje wynagrodzenie i zaangażowanie w tenże projekt. Dodatkowo prowadzimy rozmowy. Jedna ze spółek Skarbu Państwa jest zainteresowana wzmocnieniem tego projektu, także finansowym. Ten rok to także 30 milionów złotych na kadry wojewódzkie. Tym samym zamykamy, budujemy całą piramidę szkoleniową, która ma za zadanie wspierać dzieci i młodzież na każdym etapie rozwoju sportowego. W 2016 roku z projektów dotowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki skorzystało ponad 4,5 miliona Polaków. To był budżet około 130 milionów złotych. W tym roku będzie to budżet na poziomie 174 milionów złotych. To jest wzrost około 48% wydatków na sport powszechny w skali ostatnich 2 lat. Została przygotowana, skończyły się konsultacje publiczne nowelizacji ustawy o sporcie. Ustawy, która ma wzmacniać transparentność w funkcjonowaniu związków sportowych, walczyć z nepotyzmem, z szeroko pojętą korupcją w tychże związkach, ograniczyć powiązania kapitałowe, sprawić, że wreszcie finansowanie w związkach sportowych będzie na dużo lepszym poziomie. 2017 rok to rok, w którym ta ustawa, ta nowelizacja zostanie wdrożona. W 2016 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie, powołujący Polską Agencję Antydopingową. Zwiększamy instytucjonalną walkę z dopingiem. W połowie roku chcielibyśmy, aby Polska Agencja Antydopingowa, POLADA, rozpoczęła funkcjonowanie. To jest ustawa, która była konsultowana i wdrażana na etapie konsultacji właśnie ze Światową Agencją Antydopingową, z WADą. Zwiększamy środki na walkę z dopingiem, zwiększamy ilość kontroli antydopingowych. Dzisiaj śmiało możemy powiedzieć o tej ustawie, że jest to jedno z najbardziej profesjonalnych rozwiązań instytucjonalnych, jeśli chodzi o walkę z dopingiem na świecie. Między innymi rozpocznie funkcjonowanie pion śledczy przy Polskiej Agencji Antydopingowej na wzór tych pionów śledczych, które funkcjonują przy brytyjskiej, przy Agencji Antydopingowej, ale także przy amerykańskiej Agencji Antydopingowej. W 2016 roku zwiększyliśmy nagrody za medale olimpijskie i paraolimpijskie dla sportowców o 100%. Zapewniliśmy płynność funkcjonowania związków sportowych poprzez szybkie wypłacanie środków finansowych i zapewnienie maksymalnego komfortu przygotowań wszystkim zawodnikom do najważniejszych sportowych, międzynarodowych imprez na świecie. W tym roku również najwybitniejsi trenerzy naszych medalistów olimpijskich, którzy szkolą nasze gwiazdy, otrzymali zdecydowanie zwiększone środki na wynagrodzenie. 2017 rok to także zmiana modelu finansowania. W ramach sportu wyczynowego chcemy wzmacniać te dyscypliny sportu, które przynoszą nam sukcesy, dają nam medale. W sporcie wyczynowym za każdą wydatkowaną złotówką musi iść sukces sportowy. Czym innym jest sport dzieci i młodzieży, czym innym sport powszechny, a czym innym wyczyn
i w tym wyczynie mamy prawo oczekiwać od sportowców sukcesów. Dlatego będziemy szczególnie wspierać finansowo te dyscypliny sportu, które przynoszą i zapewniają nam sukcesy. W 2017 roku na sport osób niepełnosprawnych ministerstwo przeznaczy ponad 43 miliony złotych, w tym na sport wyczynowy 28 milionów złotych. Sport wyczynowy osób niepełnosprawnych to jest znaczny wzrost i też docenienie roli sportowców niepełnosprawnych w sporcie wyczynowym. Infrastruktura. W 2016 roku zawarliśmy 718 umów na dofinansowanie różnego rodzaju obiektów sportowych w całej Polsce. Ministerstwo Sportu i Turystyki dzięki doskonałej pracy Departamentu Infrastruktury Sportowej ma rekordowe wykonanie, realizację planu w zakresie dofinansowania między innymi samorządów na poziomie 99,46%, czyli bardzo płynnie funkcjonuje ten proces dofinansowania inwestycji w samorządach. Wychodzimy również naprzeciw oczekiwaniom samorządów i likwidujemy zbędne procedury. Upraszczamy system możliwości uzyskania dofinansowania. Teraz samorządy bezpośrednio będą mogły aplikować do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu ponadlokalnego, który zastąpi program regionalny z pominięciem niepotrzebnych pośredników, ale także ułatwiając możliwość otrzymania dofinansowania. W jednym z programów inwestycyjnych Ministerstwa Sportu i Turystyki jest program szkolny, na który przeznaczamy 90 milionów złotych. Zadaniem programu szkolnego jest dofinansowanie inwestycji związanych ze szkołami, sal gimnastycznych, boisk przyszkolnych, ale także na modernizację tychże obiektów. 2017 rok, Szanowni Państwo, tak jak powiedziała Pani Premier, to jest rok polskiej turystyki. Turystyka to jest niezwykle ważna dziedzina polskiej gospodarki. Te wszystkie wskaźniki, które dzisiaj mamy, rekordowe wskaźniki, zarówno jeśli chodzi o ilość turystów z zagranicy odwiedzających Polskę, ale także jeśli chodzi o ilość Polaków wypoczywających w Polsce, to pokazuje, że turystyka ma ogromne znaczenie z punktu widzenia polskiej gospodarki. 2016 rok to uruchomienie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, który zabezpieczył interesy klientów biur podróży na wypadek ewentualnego bankructwa. Dzisiaj Polacy, którzy chcą wypoczywać za granicą, mogą się w 100% czuć bezpieczni. Na wypadek ewentualnych turbulencji na rynku biur podróży otrzymają 100% zwrot kosztów wycieczki. To także rok promocji Polski poprzez akcję Weekend za pół ceny, który znakomicie w fazie pilotażu sprawdził się w 2016 roku. W tym roku chcemy uruchomić dwa takie weekendy, zachęcając Polaków do wypoczywania poza tak zwanym sezonem wysokim, w sezonie niskim, czyli w miesiącach marcu i październiku na terenie Polski. Dzięki programowi także 500+, wiele polskich rodzin wypoczywało w kraju. Tylko w pierwszym kwartale 2016 roku mieliśmy 35,5 miliona krajowych podróży. To jest o 10,2% więcej niż w analogicznym 2015 roku. Więc ruch turystyczny, śmiało można powiedzieć, w tym roku w Polsce był jednym z największych w historii. Ale rok 2017 to także sporo zmian w polskiej turystyce. Zostanie powołana Społeczna Rada Turystyki złożona z ekspertów z branży turystycznej, która będzie wdrażać rozwiązania mające na celu wzrost znaczenia turystyki w Polsce. 2017 rok to także konieczność zmian w funkcjonowaniu Polskiej Organizacji Turystycznej. Polska Organizacja Turystyczna musi stać się wysoko wyspecjalizowaną agencją promującą polską turystykę w kraju i za granicą. Chcemy znowelizować ustawę o POT i sprawić, że ta agencja, ta organizacja rozpocznie funkcjonowanie na dużo wyższym profesjonalnym poziomie, bo turystyka to jest niezwykle istotna dziedzina polskiej gospodarki. Ale rok 2017 to także konieczność wdrożenia dyrektywy unijnej, czyli kompleksowej nowelizacji, zmiany i dostosowania wszystkich przepisów związanych z szeroko pojętą turystyką do rozwiązań, które i do wymagań, które oczekuje od nas Unia Europejska. Panie i panowie, 2017 rok to rok sporej ilości zmian, projektów, programów, nowelizacji ustaw zarówno w polskim sporcie, jak i w polskiej turystyce. Dziękuję bardzo.